Cześć wszystkim. Chciałbym z początku podziękować za... Zaraz wam powiem, o co chodzi. Chciałbym wam podziękować za 23 subskrypcje i za 2746 wyświetleń. Pozdrawiam Klaudię, Agatę i innych widzów. I za chwilę wpiszemy kolejnego faworyta na wielką ścianę Piotrka, ale nie powiem, kto to jest. I tyle. Sorry, tylko trochę kamerą poprawię. Nie mogę wam tego powiedzieć. Ten faworyt o tych rzeczach dowie się jutro. Na żywo. I tyle. Bo nikt o tym nie może wiedzieć, bo to jest po prostu niespodzianka. Co mogę powiedzieć? No i właśnie śledzę też pogodę, żeby założyć kamerę, coś nagrać z jazdy. Albo nagram jakiegoś vloga z roweru, nie? Że kamerę skieruję w moją stronę, że będę gadał do kamery, że nie będzie tak, że kamera będzie odwrócona, że jadę i film się nagrywa i kurczę, żeby nie było takich nudów, nie? No. Na przykład wrzuciłem jeden właśnie vlog z tego. Też to nie był taki zjazd, po prostu jechałem po prostu przejechać się na rowerze i tak jechałem sobie w ogóle polną ścieżką. Wtedy trenowałem strefę MTB, to wtedy stanąłem, bo chciałem zobaczyć lisa. I tak myślałem, nagram jakiegoś vloga. No to nagrałem i macie. I właśnie wyświetliło mi się 13 wyświetleń. I właśnie za to wam gorąco dziękuję. A jakby ktoś chciał się dostać na taką ścianę, na wielką ścianę Piotrka, to wystarczy zostawić komentarz, subskrypcję i łapkę w górę. To ten ktoś dostanie się na tą ścianę. I na razie zrobię stop, bo zobaczycie, co to będzie. Już jestem. Zaraz tu wpiszemy jednego faworyta. Zaraz się dowiecie, jakiego. Momencik. No to gratuluję, już teraz to gratulujemy nowemu faworytowi dostania się na tą wielką ścianę Piotrka. I tak to jest. No na tą ścianę nie jest łatwo się dostać, bo tak jak mówiłem przed komputerem, jak się dostać, to musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, ale jak komentarz to jakiś miły, a nie jakiś taki, że zaraz hejtować jak nie wiem kogo. No i mówię. No i na przykład teraz jak jest wielka ściana Piotrka, to wam pokażę moje zabawki. Moje centrum medalowe. Jest puchar. Kurczę. No, są różne grzechotki. Kurczę. No i tak to jest, kurczę. No i co mogę powiedzieć na tyle? Dobrej nocy. Do następnego razu. Trzymajcie się.